Komentarz poranka. A kolejnym gościem jest człowiek, który wie wszystko, czyli politolog Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, dzień dobry. Witam pana serdecznie. No to rozpoczynamy odcinek 564 serialu Banaś musi odejść. Dzisiaj Jarosław Selin mówi dzisiaj właśnie w sygnałach dnia, że Prawo i Sprawiedliwość oczekuje, że odejdzie do końca tygodnia. Wierzy pan w to? Tu się pan uśmiecha, na razie niewiele na to wskazuje. To myślę, że kwestia, nie wiem, czy wiary, czy nie, ale niewiele na to wskazuje. I to już jest takie chyba trochę nawet, nie wiem, komiczne, czy tragikomiczne, że tak się to dzieje z panem prezesem NIK-u. Zresztą tutaj nikt nie ma szczęścia ostatnio do prezesów i zarzutów. I no, dla Prawa i Sprawiedliwości też jest to duży problem i wszyscy o to pytają. I też mówienie kolejny dzień o tej sprawie to jest właściwie, no, nie ma nic innego. A pan co, zaczepiają mnie ludzie na ulicy i pytają, o co chodzi temu Banasiowi, że on się tak trzyma kurczowo tego fotela. Czy można to jakoś racjonalnie wytłumaczyć? No, znaczy można to wytłumaczyć bardziej emocjonalnie niż racjonalnie. To znaczy prawdopodobnie pan prezes Banaś nie czuje się winny albo nie czuje takiej moralnej powinności, żeby zrezygnować z tego stanowiska. Być może w jego przekonaniu nie złamał przepisów, nie złamał prawa. I to w ogóle tak może być też, bo dlatego, że nie mamy tutaj jeszcze jakiejś oceny, czy oceny sądu, tylko mamy w tej chwili postępowanie w prokuraturze, czyli formalnie rzeczywiście on nawet nie jest oskarżonym, tylko jest śledztwo przeprowadzone, więc to w ogóle z formalnego punktu widzenia może w ogóle się tak czuć, więc no, wydaje mi się, że to są osobiste już jakieś przyczyny braku tej rezygnacji ze stanowiska, a może trochę też przykład poprzedniego prezesa Najwyższej Izby Kontroli, że Krzysztofa Kwiatkowskiego, tak, który był z Platformy Obywatelskiej, miał zarzuty i też siedział do końca. Tak jest. I tam rzeczywiście te zarzuty były też takie, no nie wiadomo, z których się można było wybronić prawdopodobnie. W związku z tym tu też być może tak jest i dlatego też pan prezes Banaś na ten przykład może się trochę też powoływać, a być może po prostu już ma takie stanowisko, że przestał czuć lojalność wobec swojej partii politycznej, prawda? Czyli rzeczywiście to jest stanowisko, z którego bardzo trudno jest kogoś odwołać, więc być może po prostu powiedział, no to już jest koniec mojej kariery politycznej i na tym stanowisku ją dokończę. Straszna jest, drodzy państwo, ta polityka, kiedy ktoś na przykład może nie czuć już lojalności wobec własnej organizacji. Dobrze, zmieniamy temat. Szymon Hołownia kandydatem na prezydenta, o tym się ostatnio mówi. Mnie to przypomina trochę taką sytuację kiedyś, był takim kandydatem jakby Palikot, potem Petru, później Wiosna. Czy to wszystko jest w jednym łańcuszku i Szymon Hołownia teraz? No w jednym łańcuszku o tyle, że co jakiś czas na polskiej scenie politycznej, czy przed każdymi kolejnymi właściwie wyborami mamy do czynienia z nowymi inicjatywami, z nowymi kandydatami. Ale skąd one tak się biorą nagle? Przecież to trzeba pieniędzy. No tak, no każdy zna się na piłce nożnej i na polityce w Polsce. W związku z tym każdy też uważa, czy wielu ludzi uważa, że mogłoby być dobrymi piłkarzami i na pewno w polityce sobie również poradzą. I tutaj trochę to jest taka przyczyna tych działań, czyli różne środowiska, różni ludzie uważają, że są w stanie być lepszymi politykami niż dzisiejsi politycy, niż dzisiejsza klasa polityczna, a ponieważ każdy ma bierne prawo wyborcze z nas, więc może kandydować, no i takie inicjatywy się pojawiają, to jest naturalna rzecz. Trochę pan ironizuje z kandydatury Hołowni, tak czuję. No nie w tym sensie, że to jest kandydat spoza oczywiście polityki, nie ma doświadczenia politycznego i jakby, no, bo pan przywołał te poprzednie przykłady osób, które też były takimi gwiazdami jednego sezonu, prawda? Nie wiadomo jak będzie tutaj z panem Hołownią, ale no, trochę tych połączeń jest, to znaczy takich, że na przykład był biznesmenem, albo ktoś jest właśnie znany, czy był znany i dlatego uważa, że może mieć poparcie polityczne, a nie tylko jakieś poparcie społeczne, tylko właśnie polityczne. I to czasami się przekłada na dobre wyniki wyborcze, ale czasami nie, prawda? To są różne odwołania, które dzisiaj publicyści, stronnicy pana Hołowni czy zwolennicy tej kandydatury przywołują z innymi krajami, ale każde z nich niestety jest nietrafione, dlatego że zupełnie inna sytuacja jest na Słowacji, na Ukrainie, we Francji. To są przykłady, że tak można właśnie zostać prezydentem, tak właściwie z niczego. I każda z tych sytuacji przywoływana jest zupełnie inna. Tutaj nie mamy czasu, żeby to analizować. Więc musimy popatrzeć na tę polską specyfikę, jak to będzie w Polsce wyglądało. Oczywiście jest tu pewien potencjał do tego, żeby na tej popularności medialny jako prezentera programu, no kilka punktów procentowych zbić. Ale czy to jest szansa na wygranie wyborów, a czy w ogóle na drugą turę? No na dzisiaj mam bardzo poważne wątpliwości, dlatego że w Polsce te kandydatury zazwyczaj miały silne jednak poparcie partii politycznych, struktury partii politycznych. Nie samymi pieniędzmi to można prowadzić produkt. A skąd Hołownia może mieć takie wsparcie na przykład? Skąd może brać pieniądze? To trzeba do tego przecież ogromnego aparatu tak naprawdę, żeby zbudować wybory. Tak, oczywiście. Znaczy, no, tam się mówi o tym, że ma być zbudowany jakiś ruch. No, w kilka miesięcy będzie trudno to zrobić, ale być może jakiś ruch społeczny powstanie. Musi powstać jakaś organizacja. Pieniądze mogą być po prostu z jakichś środowisk biznesowych, bo nie widzę jakichś innych źródeł finansowania. Mogą wpłacać ludzie na kampanię. To się robi tak, że ludzie po prostu pojedynczy wpłacają, bo tak można finansować kampanię wyborczą i to nawet może być około 10 000 złotych. I stąd są te pieniądze, czyli jakieś tam środowiska również muszą stać, bo partie polityczne mają finansowanie, one mogą to zrobić zupełnie tak wprost. Natomiast jeżeli chodzi o inne środowiska, to one muszą troszeczkę tak polawirować i wymyśleć, jak to zrobić, ale można to sfinansować. Na ostatnie 30 sekund w takim razie pytanie do politologa. Kto pana zdaniem stanie w drugiej turze wyborów prezydenckich? Pan wszystko wie. No mnie się wydaje, że na dzisiaj to prawdopodobnie prezydent Andrzej Duda i na dzisiaj stawiałbym, że jednak kandydat lub kandydatka Platformy Obywatelskiej raczej to będzie pani marszałek Kidawa-Błońska. Dziękuję panu serdecznie. Doktor Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego.